Rozmowa dnia. No i jest nas pięciu. Jest nas pięciu, tak miało być. Po naszej lewej ręce dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła. Kłaniamy się, panie dyrektorze. Dzień dobry. A teraz niech pan się zabawi prowadzącego sygnały i przedstawi gości. Witam państwa bardzo serdecznie. Tu studio Teatru Polskiego Radia. Po raz pierwszy na antenie radiowej jedynki mam zaszczyt poprowadzić wywiad z panem Krzysztofem Grzesiowskim i Danielem Wydrychem. Dzień dobry. Czy panowie słuchają Teatru Polskiego Radia? Za każdym razem, jak tylko jest taka możliwość, panie dyrektorze, chciałem powiedzieć, że za każdym razem. A pan Grzesiowski wręcz kocha nawet aktorów? Wręcz nawet kiedy dowiadujemy się, że będzie premiera, rzucamy wszystko, sprawy zawodowe, prywatne i włączamy radio. Nawet miałem przyjemność pracować z panem jako reżyser. Tak. Jakie wrażenia? Zemsta to była. Z panami? Tak. Ach, mam mnóstwo dla panów propozycji. Na ich nadchodzący sezon. Rozumiem, że chodzi o przeczytanie na końcu listy. Och, nie. W rolach głównych. Nie, wystąpi. Zagracie bardzo złośliwych bandytów w utworze Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Wiedźmin. Ale przyjęta propozycja? To duża rola? To jest oficjalnie? Ogromne, tak, oczywiście. W tej oczywiście. Sytuacji, tak. Panie dyrektorze, tak. A teraz już oficjalnie. Już niech każdy robi to, co potrafi najlepiej. Pan Andrzej Ferenc, kłaniamy się, panie Andrzeju. Dzień dobry. Pan Dariusz Nóg. Dzień dobry. Dziś godzina 18, studio imienia Agnieszki Osieckiej i wręczenie statuetek Don Quixota i Arete, nagród przyznawanych co roku za debiut aktorski i reżyserski w Teatrze Polskiego. Po raz piąty przyznajemy te nagrody. Ale cofniemy się o 5 lat, czy od razu zajmiemy się? Nie cofamy się. To dlaczego te osoby, chociaż nie, o jeszcze jednej musimy wspomnieć, której nie ma znaczenia. Tak, jeszcze nagrodę otrzymuje aktorka Angelika Kurowska. Chyba jest w tej chwili w pociągu, więc nie może być z nami, ale o 18 na pewno będzie. Pytanie brzmi, dlaczego? Tak. Z nagrodami jest to zawsze najtrudniejsze pytanie, chociaż odpowiedź zwykle nie nastręcza trudności. Dostają nagrody młodzi aktorzy, reżyser najczęściej, no troszeczkę przepraszam cię Andrzeju, starszego pokolenia, chociaż nie starego, dlatego że staramy się podkreślić znaczenie młodych aktorów w Teatrze Polskiego Radia. Zwykle każdego roku jest około 30-40 debiutów w Teatrze Polskiego Radia. I to jest piękne, to trwa już 90 lat. Więc dopóki przychodzą do nas młodzi i chcą, a wiem, że chcą i jest to dla nich wielka przyjemność, mam nadzieję również, że czegoś się dowiadują o sobie przede wszystkim w pracy przed mikrofonem i że uda nam się kontynuować wręczanie tych nagród, bo są bardzo ważne. Ja jestem już z tego pokolenia, co tylko za całokształt może dostać, ale młodzi ciągle mogą jeszcze wiele, wiele się nauczyć. Panie Dariuszu, czy Teatr Polskiego Radia ma takie dziwne miejsce? A, dziwne chyba nie. Myślę, że urocze. Ja właściwie od bardzo dawna już bardzo lubiłem słuchać właśnie radia i jest mi niezmiernie miło, że właśnie mogę debiutować. Mimo, że po 11 latach od czasu skończenia szkoły, ale to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Od czasu, kiedy dostałem angaż w zespole teatru Ateneum, myślę, że to spotkanie i ta szansa dana mi przez pana dyrektora, a to jest takie kolejne wydarzenie, ogromne wydarzenie w moim życiu właśnie i jest przyjemnie tam po prostu. Podczas dzisiejszej uroczystości mają pojawić się fragmenty słuchowisk na żywo. Jak to ładnie napisano, ubarwią fragmenty słuchowisk dzisiejsze wydarzenie. Między innymi Cyjanek o 5:00. To w czarnym kolorze będzie. Pawła Kochołta w pana tak. reżyserii. Reżyserii pana Andrzeja Ferenca. Pan często spektakle radiowe opracowuje? Ja zacząłem pracować w Teatrze Polskiego Radia 30 lat temu. Mhm. Więc żarty dyrektora Kukuły na temat mojego wieku są związane z tym, że on się ze mną już znudził jako aktorem i teraz postanowił... Za reżyserię. Postanowił mi zaproponować reżyserię. Dla mnie to dość ekscytujące, bo rzeczywiście po 30 latach pracy przy mikrofonie jako aktor znaleźć się po drugiej stronie, to jest dziwna przygoda i stwarzająca zupełnie nowe perspektywy, bo praca aktora jest bardzo ekscytująca, o czym doskonale ale wie pan Darek. Natomiast praca reżysera
praca reżysera stwarza większe pole, bo się tworzy tę rzeczywistość, w której aktor ma się znaleźć, więc stwarza to większe możliwości. To jest ekscytujące też. Tak? Swoją drogą, pan dyrektor Janusz Kukuła znalazł sobie pewien sposób na wytłumaczenie, dlaczego reżyserzy Teatru Polskiego Radia są nagradzani, będąc już w wieku nieco starszym, bo pierwszą nagrodę przyznał Januszowi Głowackiemu, żeby było wszystko jasne. No i teraz ma święty anielski spokój z takimi problemami. Panowie, ja się tak zastanawiam, to pytanie bardziej do pana, panie Dariuszu. Czy szkoły teatralne przygotowują do gry w słuchowiskach? Ja pamiętam, że mieliśmy takie zajęcia w szkole teatralnej. Właściwie to moja obecność w studiu przy nagraniu mojego pierwszego słuchowiska, to było drugie tak naprawdę spotkanie z radiem, ponieważ w szkole, zdaje się, że na trzecim roku mieliśmy taką wycieczkę edukacyjną. Ale myślę, że to się na tym skończyło, więc jakby ta wyobraźnia, która się kształtowała u mnie przez ten czas, kiedy po prostu mogłem tylko być wiernym słuchaczem radia. A w ogóle radio jestem bardzo wdzięczny za to, że ono istnieje i że można go słuchać i rozwijać wyobraźnię, bo to jest niesamowita umiejętność, myślę, w ogóle słuchania. Więc no to myślę, że przychodzi z czasem. Reżyserowanie jest łatwiejsze chyba w Teatrze Polskiego Radia, prawda? Bo tutaj kostiumów nie ma i te próby chyba krótsze są. A poza tym dobrze płacą jeszcze. Tak. Niepotrzebne skreślić. Jeśli chodzi o te trudności reżyserowania, no trzeba mieć dość sporą dyscyplinę, o czym doskonale wie Janusz Kukuła. Trzeba mieć sporą dyscyplinę, żeby potrafić zamknąć to, co się chce przekazać, tę historię, no bo w końcu my opowiadamy historię, w tym systemie znaków dźwiękowych, prawda? Nazwać to, co w teatrze może być pokazane tylko przy pomocy słów i milczenia. Więc trzeba mieć sporą dyscyplinę i jeszcze wyobraźnię na temat odbiorcy, naszego słuchacza, naszego partnera po drugiej stronie głośnika. Tego, w jaki sposób jego percepcja podąża za naszymi pomysłami. To w końcu my jesteśmy po to, żeby opowiadać pasjonujące historie. To, co się w głowach dzieje u ludzi, to jest dopiero prawdziwy teatr. To teraz będzie pytanie z cyklu, kto to powiedział, jak panowie sądzą. Reżyser to ktoś taki, kto kocha aktorów, najczęściej bez wzajemności. Ja myślę, że to powiedział Janusz Kukuła. Tak, co jest oczywiście nieprawdą. Pan Ferenc, to jest prawda. To nie jest prawda. Pan Andrzej Ferenc teraz przekonał się, jak to jest z tą miłością po drugiej stronie szyby. I rzeczywiście, dlaczego mówię bez wzajemności? Jest w tym ukryta ironia, ale ironia jest nieodłączną częścią naszego życia i inteligencji. I nie można z nią tak bardzo igrać, bo można natrafić zdecydowany opór w postaci obrażenia się. Ale tu nikt się nie obraża. Kiedy to mówię, podkreślam dystans do aktorów, bo w radiu jest dramat spotkania z aktorami, polega na tym, że oni i tak wszystko wiedzą lepiej od reżysera. I teraz trzeba tylko tę wiedzę, ich doświadczenie ukierunkować tak, by myśleli, że to, co właśnie się dzieje, stworzyli oni. Więc reżyser powinien mieć tę umiejętność, żeby po pierwsze posługiwać się 6 świętymi słowami radiowymi. O, widzę w oczach pana Daniela zaciekawienie, co to za 6 świętych słów. Powiem pierwszy raz na antenie. Te słowa brzmią szybciej, wolniej, bliżej, dalej, ciszej, głośniej. I to nie tylko, żeby się nimi posłużyć, ale jeszcze mieć odwagę powiedzieć którejś z nich, na przykład Marianowi o pani. I nie narazić się na to, że wyjdzie ze studia. Więc to jest taka nasza piękna zabawa. To też można mówić na milion różnych sposobów. Ostatnio w tym studiu w sobotę w Sygnałach Dnia gościliśmy Janusza Zaorskiego. On sam przyznał, że jego ulubionym aktorem jest właśnie Mariano Pania. Czy pan dyrektor ma swojego ulubionego aktora? Ja mam... Aktorów? Ach, tak, ja mam 2000 ulubionych aktorów. Siedzą tutaj również. Dyplomata. Nie, to prawda. To zresztą
potwierdzą obaj tu obecni panowie. Ja myślę, że gdybyście zapytali kogoś z tych 2000, to każdy to potwierdzi. Wiedzą, że ja ich kocham, choć wiem, że bez wzajemności. Nie chcemy być tak banalni na koniec, ale oczywiście co na warsztacie artysty w najbliższym czasie? Będziemy przygotowywać w Teatrze Ateneum premierę rzeźni Sławomira Mrożka w reżyserii Artura Tyszkiewicza. I to praca zacznie się w połowie października, premiera prawdopodobnie w przyszłym roku. To może inaczej, panie Dariuszu, jaka rola się panu marzy? Nie mam wymarzonych ról. Ja cieszę się każdą, nawet najmniejszą rzeczą do wypowiedzenia, do zagrania. No to panowie, w jakiej roli widzieliby pan Dariusza? No ja często obsadzam Dariusza w różnych rolach, często w mrocznych postaciach, ponieważ w jego jest to człowiek tak wrażliwy, nie boję się tego powiedzieć przy nim, chociaż proszę nie traktujcie tego państwo jako komplementy, że jest bardzo mądrym młodym człowiekiem, patrzy z ogromnym dystansem na ludzi, dużo o nich wie, ale wiedzieć o ludziach dużo to jeszcze za mało, by być aktorem. Jeszcze trzeba sporo wiedzieć o sobie. I on właśnie te cechy posiada. Andrzej Ferenc, no, z tych 2000, myślę, że w pierwszej piątce moich ukochanych się mieści. To wiedzą wszyscy. Jest laureatem Złotego Mikrofonu i kimś, który przez te 30 lat dawał mi ogromne wsparcie. Jego głos przecież na antenach Polskiego Radia jest bardzo znany i kochany. Więc to jest ktoś bardzo bliski Teatrowi Polskiego Radia. Debiutował rolą Hamleta, proszę państwa. Więc no, od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć, tak. Jeszcze jeśli mogę, to chciałbym zaprosić na 18 państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziecie mogli państwo spotkać tych wspaniałych artystów i wielu, wielu innych, bo wystąpi prawie 18 osób. Nie liczę siebie. A retransmisja gali na antenie 1 27 września. Tak, po 17. Gratulujemy wyróżnień i dziękujemy za rozmowę. Panowie Dariusz Wnuk, bardzo Andrzej Ferenc, Janusz Kukuma. Bardzo dziękuję. Do widzenia. 31.